Szanowni Państwo, miło mi bardzo zaprosić na kolejną piękną wystawę do willi Czerwony Dwór w Zakopanem. Zapraszam w imieniu burmistrza miasta Zakopane, który jest także oczywiście organizatorem tej wystawy. Pokazujemy piękne rzeczy, piękne obrazy, piękną porcelanę dwóch zakopiańskich artystów, znakomitych twórców, nieżyjącego już Pawła Karaska oraz jego syna Krzysztofa Karaska. Paweł Karasek, zakochany w Zakopanem, zakochany w Tatrach, malujący piękne tatrzańskie pejzaże z umiłowanym, ukochanym jego morskim okiem, Giewontem. Ale także, ponieważ ukończył ceramikę, Wydział Ceramiki we Wrocławiu, pokazujemy jego autorską ceramikę, dzisiaj już zupełnie unikatową, która pochodzi ze zbiorów rodzinnych, a która dzisiaj na rynkach światowych jest trudno dostępna. W drugiej części wystawy pokazujemy pracę Krzysztofa Karaska. To witrochromia, malarstwo na szkle. Krzysztof również zafascynowany folklorem góralskim, naszym regionem, oddaje to, co najpiękniejsze, atmosferę tego regionu. A więc zobaczymy Madonny Podhalańskie, zobaczymy także zwiewne anioły, ale przede wszystkim śliczne, zachowane na szkle, zatrzymane na szkle kościółki z Podhala. To ta sfera sakrum, a profanum to grająca muzyka, erotyki, kipiące życiem i atmosferą spotkania w karczmie czy przy ognisku. Prezentowana w Czerwonym Dworze wystawa pokazuje, jak ważna, może zwłaszcza w tym czasie, jest tradycja. Tradycja bardzo szeroko rozumiana, która nie pozostawia pustki. Wystawa w Czerwonym Dworze czynna jest do 22 maja. Mamy nadzieję, że niebawem będziecie mogli Państwo ją zobaczyć na żywo. Zapraszam.